Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cześć, witamy Was z Polski, ale nie o Polsce dzisiaj będzie. Dzisiaj podsumujemy wreszcie Maroko. Opowiemy Wam, ile przejechaliśmy kilometrów, ile na to wszystko wydaliśmy na 3-miesięczną podróż. No i wspomnimy też chyba, co będzie dalej. Tak, zapraszamy. A skoro będziemy mówić o Maroku, nie może zabraknąć marokańskiej herbaty. Niektórzy z Was już próbowali naszą marokańską herbatę. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam smakowała. I jako, że jest to czynność, którą zwykle w Maroku wykonują mężczyźni, przekażę ten zaszczyt Pawłowi. Pawle, czyń swoją powinność. Pięknie się pieni, napowietrzamy teraz herbatkę. Czuję jej zapach, trochę narozlewałem, ale to nie zmienia faktu, że i tak będzie smaczna. Zdróweczko za dzisiejszy odcinek. Saha. Saha. Albo Wisaha. Wisaha. A więc tak, na koniec powiemy Wam kilka tipów, jakie mapy zabrać, z jakich korzystaliśmy przewodników. A teraz przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka. Zaczniemy może od kosztów, które najbardziej spędzają sen z powiek wszystkim podróżnikom i nie tylko, czyli od kosztów paliwa. Ale zanim powiemy Wam, ile wydaliśmy na to paliwo, podsumujemy kilometry, które przejechaliśmy. A było ich trochę. Ja wezmę sobie ściągawkę. No musimy się wspomagać, bo mamy tyle informacji, że nie sposób tego spamiętać. A więc tak, jeżeli chodzi o kilometry, podczas całej naszej podróży, włączając dojazd z Anglii do Maroka, z Maroka później powrót do Polski, zrobiliśmy 11 604 km. Z Anglii jechaliśmy przez Francję i całą Hiszpanię do Algeciras, skąd mieliśmy prom do Maroka. No i ta trasa wynosiła 2454 km. Po samym Maroku zrobiliśmy 5300 km. Niektóre drogi wymagały nie lada, że tak powiem, umiejętności. I cierpliwości. I odwagi. Ale o tym może później. Z Algeciras, czyli z samego południa Hiszpanii, pojechaliśmy do Polski przez oczywiście Hiszpanię, Francję i Niemcy. No i tam zrobiliśmy 3850 km. Dosyć spory dystans. Ile na to wszystko wydaliśmy? Całkowity koszt paliwa to 7253 zł. Dojazd do Maroka 2011 zł. Po Maroku 2303 zł. No i powrót do Polski, najbardziej kosztowny, 2836 zł. Stacje benzynowe w Maroku są dosłownie wszędzie i praktycznie wszędzie można płacić kartą. Jedynie Sahara jest takim miejscem, gdzie no, ciężej jest trochę zatankować paliwo, więc lepiej nie wypuszczać się gdzieś w dalszą drogę z pustym lub niepełnym bakiem. I tam też czasami wymagają płatności gotówką, ale tego nie polecamy. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy raz sytuację w Zagorze, tankowaliśmy na stacji Shell, wydawałoby się, że no wszystko tam powinno być policzone prawidłowo, a okazało się, że zużyliśmy 3/4 zbiornika, także teoretycznie powinienem zatankować jakieś, nie wiem, 60 litrów, a zatankowaliśmy prawie 75. I tutaj taka ciekawostka, ja nie wiem, jak oni te litry liczą. Zmieściło się trochę więcej niż powinno, więc zapłaciliśmy więcej, przypuszczam, niż powinniśmy. No nie była to jakaś duża kwota, przełknęliśmy to, ale uważajcie na tych stacjach, gdzie płaci się gotówką. Kolejnym kosztem to są promy. No my jadąc z Anglii musieliśmy kupić jeszcze prom z Dover do Calais i tutaj zapłaciliśmy 632 zł. Promy z Hiszpanii, z Algeciras do Maroka, do Ceuty wyniosły nas, i później powrotny, wyniosły nas 1584 zł w obie strony. Jest to 305 euro. Trochę tu przepłaciliśmy, bo na miejscu w Algeciras można kupić taki bilet powrotny, otwarty, za jakieś 250 euro. Także 50 euro przepłaciliśmy, 55 w sumie. No właśnie. I to jest fajne, że ten bilet jest otwarty. My o tym nie wiedzieliśmy. Nie musimy się martwić o daty, o godziny, tylko tak jak nam pasuje, tak sobie po prostu wjeżdżamy do Maroka i tak samo wyjeżdżamy. My kupiliśmy najpierw bilet w jedną stronę, będąc jeszcze w Anglii, zabukowaliśmy go już chyba we wrześniu, bo musieliśmy mieć ten termin już po prostu potwierdzony wyjazdu z Anglii, tej podróży, dokładnie, tego początku. Więc już w tą jedną stronę sobie kupiliśmy prom, no a potem kupiliśmy przed powrotem po prostu, bo też nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy chcieli tam zostać. No zostaliśmy maksymalny czas, czyli 3 miesiące, no i teraz będzie o tym, ile wydaliśmy w Maroku przez te 3 miesiące na różne rzeczy. Co, Monia? Musimy się napić coś, nie? Nie wiem, czy ja tak umiem jak ty. No, bo to nam notatki się pochlapią. Dobra. Ja to już w ogóle nie mogę się doczekać do montażu tego filmu. Powspominać sobie znowu, popatrzeć na te nasze marokańskie przygody. No, dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Zaczniemy od takich kosztów stałych. No i pierwszy jest internet. Oczywiście koszt internetu zależy od zużycia. Nie stosowaliśmy tutaj, nie używaliśmy naszych kart, no bo wiadomo, jest to już roaming międzynarodowy, jeszcze inny kontynent, więc no, koszt by był dosyć wysoki. Kupowaliśmy karty na miejscu i tutaj koszt wyniósł 90 euro, 404 zł na 3 miesiące. Obniżyliśmy troszeczkę ten koszt, ponieważ używaliśmy dodatkowej aplikacji. Cała instrukcja, jak to wszystko zrobić, jest na naszym blogu www.terasfera.pl, więc jeżeli kogoś to interesuje, to możecie sobie tam zajrzeć. Tak, no a tego internetu trochę nam poszło ze względu na to, że wstawialiśmy na YouTube 2 filmy tygodniowo. Każdy film ważył około 10 gigabajtów. Także możecie sobie wyobrazić, ile tego internetu było nam potrzeba. Tak, 10 GB film, więc 10 GB internetu. Normalna cena internetu to jest około 1 euro za 1 GB, tak wychodziło w Maroku, a z tą aplikacją dosyć sporo zaoszczędziliśmy, bo wydając 90 euro przez 3 miesiące, mieliśmy z tego 440 GB. I to było super. Czyli według tych zwyczajnych cen musielibyśmy wydać 440 euro, a wydaliśmy 90, więc... A jeżeli jesteśmy przy internecie, to muszę Wam powiedzieć, że sygnał w Maroku jest wszędzie. No prawie wszędzie, no ale porównując to nawet do naszych tutaj europejskich państw, to mucha nie siada. Porównywać. Mucha nie siada. Nawet dokładnie. Jak jechaliśmy przez Saharę, wzdłuż granicy z Algierią, te ponad 800 kilometrów, obawialiśmy się, że nie będziemy mieli tam zasięgu i kontaktu ze światem, gdyby nawet coś tam się stało, czy byłaby jakaś awaria kampera. Ale powiem Wam, że tam internet również śmigał. Jedynym problemem jest to, że internet zwalnia wieczorem około 22-23, więc jeżeli planujecie coś robić, wrzucać filmy czy surfować po internecie, no to trzeba to robić w ciągu dnia. Żeby móc sobie gotować w camperwanie, potrzebny jest gaz. Mamy zbiornik, który znajduje się pod autem, no i tu jest taki problem, że w Maroku nie można go tankować. Nie ma stacji tankowania gazu LPG, więc my ostatni raz w sumie zatankowaliśmy w Anglii, jechaliśmy jeszcze tam jakieś 1,5 tygodnia w Hiszpanii jeszcze, plus te 3 miesiące w Maroku. Nie starczyło nam do ostatniego dnia, na te kilka dni przed wyjazdem nam zabrakło, no ale można powiedzieć, że używaliśmy ten gaz przez 3 miesiące. No i tutaj jest koszt 11 euro, czyli 50 zł za 3 miesiące gazu. Warto mieć dodatkowe kartusze i jakąś małą kuchenkę w takich sytuacjach. Pamiętacie, jak w pięknym lesie cedrowym, w cudownej scenerii gotowaliśmy obiad. Na dzięki temu, właśnie. Że mieliśmy właśnie taki, no jak to się mówi? Kartusz z palnikiem. Nie, no ale to się tak jakoś mówi fajnie. Dobra, nieważne, zapomniałem jak się to mówi, może mi się przypomni. W jednym z komentarzy właśnie, jeżeli chodzi o gaz, ktoś nam powiedział, że mówimy nieprawdę i ten gaz można gdzieś zatankować. My nie znaleźliśmy takiego miejsca, przewertowaliśmy mapę wszerz i wzdłuż, rozmawialiśmy z Marokańczykami i z naszej perspektywy takiego miejsca w Maroku nie ma. Oczywiście butle można kupić wszędzie, w każdym miasteczku są takie na ulicy punkty, gdzie można wymienić czy kupić tą marokańską butlę z napełnionym gazem. Także jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to... Można z tego skorzystać i absolutnie tutaj nie ma się co bać, zaryzykować, ponieważ Marokańczycy są tak pomocni, że nawet jeżeli nasz układ gazowy ma jakieś inne końcówki, to oni zawsze coś znajdą, żeby tą butlę marokańską podpiąć. Więcej rachunków nie mieliśmy, ponieważ prąd mamy za darmo z energii słonecznej. Wystarczało nam to w zupełności, bo słońca w Maroku nie brakowało. Wodę również mieliśmy za darmo, jest wiele miejsc, gdzie można tankować wodę, także nie było z tym żadnego problemu. Tutaj jeszcze chciałem tylko zauważyć, że wodę ogrzewamy z energii słonecznej. Czyli prądem. Czyli prądem, tak. Nie używamy do tego gazu. Nie używaliśmy do tego gazu, no bo jak jest brzydka pogoda, no to ten prąd trzeba oszczędzać i wtedy grzejemy naszą wodę gazem. Ale w Maroku tego nie robiliśmy. Nie. Z takich przyziemnych jeszcze spraw jest pranie. Pranie robiliśmy 3 razy w Maroku. Są tam bardzo fajne pralnie. Oddaje się pranie i odbiera wyprane, wysuszone i poskładane. Raz na kempingu odbieraliśmy mokre, ale wtedy mogliśmy po prostu sobie je wysuszyć na sznurku. Na pranie wydaliśmy 171 zł przez te 3 miesiące. Jeśli chodzi o kempingi, to oczywiście też skorzystaliśmy. Nie ma z tym problemu. Gdyby ktoś chciał właśnie nocować na kempingach, jest ich mnóstwo w Maroku. Można znaleźć za dość przyzwoitą cenę, od 5 do 15 euro spokojnie można coś znaleźć. My w sumie spędziliśmy 3 noce na kempingu. 1 noc to była, kiedy nie mieliśmy po prostu gdzie zrobić serwisu i skorzystaliśmy z kempingu, zrobiliśmy tam pranie, serwis kampera, przenocowaliśmy 1 nockę, to było na wybrzeżu. Okolica Tagazut. A kolejne 2 nocki wzięliśmy sobie pod Marrakeszem, było 36 stopni. Więc wzięliśmy sobie wypasiony kemping z basenem, 10 euro za dobę i tam sobie spędziliśmy 2 dni. Mieliśmy taki urlop, można powiedzieć. Tak, przygotowywaliśmy się na Marrakesz. Na kempingi wydaliśmy w sumie 125 zł. Jak widzicie, kempingi w Maroku są bardzo tanie i moim zdaniem są bardzo fajnie utrzymane. Taka ciekawostka, nie znaleźliśmy kempingu prowadzonego przez Marokańczyków. Wszystkie kempingi, na których byliśmy, były prowadzone przez Francuzów. Także, tak jest. Dokładnie. Także jeżeli ktoś mówi, że spanie na dziko, po prostu śpiąc na dziko, nie pomagamy Marokańczykom, no to my się z tym trochę nie zgadzamy, bo śpiąc na kempingach też nie pomagamy Marokańczykom za bardzo. Niestety, taka przykra trochę sytuacja, ale jest jak jest. No. Jeżeli chodzi o parkingi w Maroku, to wydaliśmy 269 zł. Oczywiście tych parkingów płatnych nie jest dużo, ale bardzo popularny jest tak zwany bakszysz, czyli chodzą tacy ala parkingowi, którzy pilnują, no i w większości pilnują po prostu tych aut i pobierają jakieś drobne opłaty. Jest to przeważnie około 2 euro, 20 dirhamów, a w większych miastach też decydowaliśmy się na takie parkingi strzeżone, jak w Marrakeszu czy w Fezie na przykład, i to jest koszt około 8-10 euro za dobę, tak, bo można tam od razu sobie przenocować. Jeżeli chce się być gdzieś w centrum miasta, zwiedzić, no to warto sobie wziąć taki parking, żeby można było ze spokojną głową zostawić kampera i dowoli sobie zwiedzać. Zawsze trzeba się targować o cenę w takich miejscach, na parkingach właśnie. Bo można sporo sobie tej Szczególnie jeżeli nie jest to parking strzeżony i nie ma tej stałej opłaty, bo ci panowie, którzy chodzą, to czasami tak z 10 euro można stargować na 2. Także tak jak Paweł mówi, trzeba się targować w Maroku cały czas. Będąc w Maroku nie możemy pominąć atrakcji, które to państwo nam oferuje i wydaliśmy na to wszystko 1345 zł. Najdroższą taką atrakcją był pobyt na Saharze. Zapłaciliśmy 150 euro, ale było w to wliczone 2 noce na kempingu, wjazd jeepem na zachód słońca, całodzienna wycieczka po Saharze. Tutaj był koncert muzyki Gnawa, Muzeum Samochodów Terenowych, byliśmy w wiosce nomadów i potem taka szarża po prostu po wydmach, to było super doświadczenie. Było super. Mogliśmy też sami nawet pojeździć sobie jeepem, ja kierowałam, z czego po prostu byłam bardzo dumna. To było mega. I co tam jeszcze było w to wliczone? A, jeszcze była wycieczka na wielbłądach plus obiad dla dwóch osób. Obiady. Także wydaje mi się, że cena była adekwatna do tych atrakcji. Muzea, mauzolea, kazby, pałace to są zabytki, których koszt zwiedzenia waha się od 5 do 8 euro od osoby. My byliśmy w kilku takich miejscach. No, droższy jest meczet Hasana, to jest 24 euro od dwóch osób i Warzazat, studio Atlas, to studio filmowe, to chyba był koszt 20 euro od dwóch osób, to takie droższe miejsca, a resztę to tak jak mówię od 5 do 8 euro. No i też raz wzięliśmy sobie przewodnika. Wzięliśmy przewodnika w Fezie. Jest to taki free walking tour, czyli darmowy przewodnik można powiedzieć, ale oczywiście na koniec daje się w zależności od tego, jaki jest stopień naszego zadowolenia, co łaska minimum 10 euro. Od osoby. Od osoby. No taka jest zasada, że te 10 euro od osoby się minimum daje i tak przeważnie wszyscy tyle płacą. No jeżeli ktoś ma ochotę zapłacić więcej, to oczywiście może zapłacić więcej. Dokładnie. Także te 1345 zł na wszystkie atrakcje wydaliśmy. Kategoria inne. Cóż to takiego? Z czym Wam się to kojarzy? Mi się to kojarzy z taką szufladą, którą pewnie każdy z Was ma w domu, w której znajduje się wszystko i nic. W naszej kategorii inne umieściliśmy takie rzeczy jak jakieś pamiątki, ubrania czy artykuły spożywcze, które sobie kupiliśmy, żeby przywieźć ze sobą. I dzięki temu, że wyprowadziliśmy się z naszego domu do Wana na stałe, nie popłynęliśmy. A można popłynąć, można. Absolutnie. Jest wszystko pięknie, ręcznie robione, z wyjątkową precyzją. No mi się wszystko tam po prostu tak podobało, że... Wyroby skórzane, dywany, ceramika, no wszystkie jakieś, nie wiem, rzeźbione w drewnie, no po prostu piękne są rzeczy i naprawdę ciężko się oprzeć. My wydaliśmy tylko lub aż 1107 zł z ubrań. Monia wydała. Tak, ja sobie kupiłam spodnie, klapki, szal, torbę. No i tyle. A ja? A ty kupiłeś sobie ceramikę. Okej. No to elegancko. Kupiliśmy trochę kosmetyków różanych z tej Doliny Róż, jakieś olejki, oczywiście olejek arganowy, olejek z kaktusa, tak, z kaktusa, z opuncji. Kupiliśmy też amlu. No to już są takie spożywcze. Na spożywcze to były właśnie przyprawy, miody, herbaty, oliwa, amlu, przyprawy. Także no bardziej na to stawialiśmy, żeby te smaki jeszcze przywieźć tutaj ze sobą, żeby poczęstować trochę bliskich i mieć jeszcze te wspaniałe przyprawy do gotowania. Także 1107 zł. Wydaje mi się, że nie popłynęliśmy. Popłynęliśmy do Maroka. Nieoczekiwane wydatki, na to trzeba być zawsze przygotowanym. Nie mieliśmy żadnej awarii na szczęście w naszym ciapku. Jedyną awarią było moje zdrowie i koszt lekarza plus leków. To było 60 euro, 269 zł. Nie korzystaliśmy tutaj z ubezpieczenia, bo koszt był niewielki, wizyta kosztowała 20 euro. No leki tak czy siak trzeba było kupić, więc tak to się... No, więcej byśmy, podejrzewam, wydali na telefon, żeby zadzwonić do ubezpieczalni i czekać kilka dni na ich odpowiedź, którą klinikę możemy użyć, czy ewentualnie szpital. A tak załatwiliśmy to wszystko w pół godziny. Trafiliśmy na świetną opiekę medyczną. Byliśmy akurat w mieście Essaouira. Jest to takie dosyć turystyczne, rozwinięte miasto. Dużo Francuzów tam żyje i jest tam sporo gabinetów lekarskich. No, mieliśmy szczęście, bo w niektórych częściach Maroka z tą opieką zdrowotną jest troszeczkę trudniej. Także dobrze się udać do większego miasta, jeżeli się ma jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, żeby mieć gdzieś lekarza pod ręką. Ostatni koszt to jest jedzenie. Jedzenie, wiadomo, trzeba wydać na to wszędzie, czy jest się w podróży, czy jest się w domu. Człowiek Niewielbłąd jeść musi. Dokładnie. Jedyna różnica jest taka, że w Europie na to jedzenie wydajemy dużo więcej niż wydaliśmy w Maroku. W Maroku koszt jedzenia to był 7213 zł przez 3 miesiące. Większość produktów spożywczych kupowaliśmy na tak zwanych sukach, czyli tych ulicznych bazarach. Tam jest najtaniej i tu mamy taki tip, żeby nie kupować wszystkiego naraz, tylko na początku sobie kupować na przykład kilogram pomidorków u jednego sprzedawcy, kilogram ziemniaków powiedzmy u drugiego, wtedy możemy się bardziej zorientować w tych cenach. Dobrze jest też pójść do supermarketu. Są one w większych miastach i tam mniej więcej możemy orientacyjnie zobaczyć, jakie są ceny za dane produkty. W supermarketach nie robiliśmy zbyt wiele zakupów, większość właśnie na mieście. Często też jedliśmy obiady na mieście, bo w Maroku są one dosyć tanie. Można już za 5 euro zjeść obiad w 2 osoby, więc jest to dosyć niski koszt i czasem po prostu lepiej się opłaca zjeść na mieście niż samemu gotować. Tak, wydaje mi się, że jeszcze można by było tutaj troszeczkę zaoszczędzić, ale mieliśmy kilka takich sytuacji na samym początku, gdzie na serwisie wydaliśmy bardzo dużo na ten tażin. Nie wiedzieliśmy, że te ceny są niższe, tak samo jak i w Casablance. No ale w Casablance wydaliśmy chyba z 300 dirhamów i tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać Casablankę z góry. No. I podejrzewam, że drugi raz już byśmy tam nie wjechali. No to była taka europejska restauracja i mocno europejskie ceny, więc... Ale to byliśmy tego świadomi. Tak. Wiedzieliśmy, jakie są ceny, także świadomie się na to decydowaliśmy. No i ja chciałem nagrać tą Casablankę z góry. No nie mam drona, nie mogłem latać, no, chociaż miałem zabawę. Tam był doliczony ten piękny widok. No chyba to wszystko już, no tak, dobra. Przybydaje. Więc teraz tak podsumujemy to już po prostu w całości. W całości. Ile wydaliśmy na samo Maroko, pomijając te wszystkie dojazdy, dlatego że no, dojeżdżać do Maroka możecie z różnych stron. Ktoś może mieszkać w Hiszpanii, ktoś może płynąć promem z Barcelony na przykład. Wtedy wyda się mniej na paliwo, a więcej na prom. Pomijając te dojazdy na samo Maroko, paliwo jeżdżąc po samym Maroku, czyli na te 5300 km 2303 zł, internet 404 zł, gaz 50 zł, pranie 171, kempingi 125, atrakcje 1345, parkingi 269, inne 1107 zł, lekarz 269 zł, jedzenie 7213 zł. Razem wydaliśmy 13 256 zł, czyli 4419 zł miesięcznie. Dajcie znać w komentarzach, czy to dużo, czy to mało, co o tym myślicie. Mi się wydaje, że to nie było aż tak dużo. Nie było. To ale było... można pewnie wydać mniej. Stojąc w jednym miejscu dłużej. Robiąc 1000 km, a nie 5000. Albo nie jedząc. Albo nie jedząc, no ale... Człowiek niewielbłąd, no. Garb sobie nie nałożę na przykład w Anglii, nie przejadę 3 miesiące bez jedzenia. No jeść to się lepiej opłaca w Maroku niż w Anglii. I lepsze, i tańsze. No dobrze, będziemy kończyć już tego vloga. Nie, właśnie nie. Ja się nie zgadzam absolutnie. Okay. Jeszcze chcę coś widzom naszym pokazać. Tak, jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym. Po Maroku używaliśmy takiej mapy. Jest to Michelin Maroc, numer mapy 742. Dobrze mieć tą mapę papierową, a często się z niej korzysta. Mieliśmy też 2 przewodniki, ale mi najbardziej pasował ten. To jest Explore Guide Maroko. Super jest tutaj, że całe Maroko jest podzielone na kilka stref. Dodatkowo mamy taką kieszonkową mapkę. Proszę bardzo, laminowaną, odporną na deszcz, którego w Maroku nie ma i tak, ale... I nie jest to reklama. Tak, nie jest to reklama, mówimy to po prostu Wam tak, od siebie. Fajne jest to w tym przewodniku, że są właśnie zaplanowane tutaj trasy, są one oznaczone numerkami i można sobie po prostu zobaczyć takie strategiczne, fajne miejsca, które warto odwiedzić. No nam on sporo pomógł. W planowaniu trasy, żeby po prostu nie jeździć, nie plątać się, nie robić zbędnych kilometrów. Więc tą trasę mogliśmy sobie tak fajnie zaplanować. No i teraz jeszcze czas na totalne rozczarowanie. Totalne rozczarowanie, czyli no taka niestety antyreklama, bardzo nam przykro, ale Maroko, kraina Gnawy, jest to książka, autorka, zastanawiałam się w trakcie czytania, podchodziłam do niej kilka razy i w trakcie czytania się zastanawiałam, co mnie skłoniło, że kupiłam tą książkę. No i tutaj jest taki opis. Autorka, wspominając swoją wyprawę do tego pięknego kraju, dzieli się z czytelnikiem informacjami i przemyśleniami dotyczącymi wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć, nim ruszymy do Afryki Północnej. Powiem Wam, że ta wyprawa to był przelot samolotem i jazda przez 10 dni po Maroku wypożyczonym autem. Ja bym tego nie nazwała wyprawą i po takiej wycieczce nie odważyłabym się napisać książki. Więc no możecie wiedzieć, możecie po prostu zgadnąć, czego się można po tym spodziewać. No, ja byłam totalnie rozczarowana. Paweł nawet jej nie doczytał. Ja mam taką zasadę, że zawsze książce daję szansę i jaka by nie była, zmuszam się, żeby przeczytać ją do końca. Także zmusiłam się, przeczytałam, nie polecam. A ja się nie zmuszam, jak mi się nie podoba, to odkładam na bok i koniec. Ja zawsze mam nadzieję, że może się rozkręci, może coś się tam wydarzy. Nadzieja matką głupich. Tak, spodziewałam się, że będzie tam coś fajnego, ale no niestety. No co, to by było na tyle. To by było na tyle, dokładnie. No, bardzo miło wspominamy całą podróż po Maroku. Tęsknimy za Marokiem, tęsknimy za ludźmi, których tam poznaliśmy. I na pewno tam wrócimy. Pewnie tam wrócimy, a póki co jesteśmy w Polsce, a potem jedziemy do Anglii na 3 miesiące prawdopodobnie, lipiec, sierpień, wrzesień. Chyba że zarobimy tyle kasy w 2 miesiące, że już we wrześniu wyruszymy w kolejną podróż. Musimy podreperować nasz budżet. No, a kolejna podróż będzie jeszcze bardziej fascynująca, mam nadzieję. Na razie nie zdradzamy planów, ale chcemy przejechać kilka państw, może jakieś wyspy. Tak, no tutaj słuchajcie, na razie wszystko będzie top secret, jak to się mówi. Będziemy Was informować na bieżąco. Jedna taka rzecz, która mnie martwi, to powrót do Anglii i sytuacja związana w Anglii, która nas czeka, ale o tym już dowiecie się w późniejszych odcinkach. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, będzie to ciężki dla nas okres, ja tak myślę. Ale ogarniamy. Jakoś to będzie. Najważniejsze, żeby już we wrześniu wyjechać dalej w podróż i cieszyć się i zabrać Was w kolejne przygody, w kolejne widoki, w kolejne miasta. Dokładnie. Także dziękujemy, że byliście z nami. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dajcie łapkę w górę, śmiało pytajcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Maroka, czy no czegokolwiek. Także może o czymś nie powiedzieliśmy, to śmiało pytajcie, my na wszystko odpowiemy. No, także do zobaczenia w następnym vlogu za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Pa. Jeszcze zapomnieliśmy o czymś wspomnieć. Wyjeżdżamy w podróż w końcu w Polsce, jedziemy na południe Polski. Także zapraszamy na kolejny odcinek. Będzie z tego jakaś relacja. Na 100%. Hej!